to za rogiem. Tylko dla mnie w dzień i w nocy za rękę trzymać się chcę i mówić do ciebie trochę, nie siad o tym drogie się. Czas tak szybko leci, więc każdą chwilę łapać chcę. Wiedzą nawet o tym dzieci, że tylko miłość liczy się. Poznałem kilka kobiet i nie był to wcale wios. Nie myślałem, że tak za mną i to zostanie w sercu. Gitarzysty mieć, ja cię kręcę. Jeszcze jakby Lechu się przeprowadził z Łodzi. Proszę Państwa, Leszek Lester Laskowski to jest historia muzyki country w Polsce. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, kiedy on grał w grupie Texor. A ty już byłeś taki troszkę starszy. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło go przedstawić, ponieważ Leszek Laskowski grał w Grand Ole Opry w Stanach Zjednoczonych, w stolicy muzykantów w Nashville. Janusz Musielak natomiast też grał w Nashville i w Memphis w stanie Tennessee i nawet był, a ja opowiadałem historię, jak był w domu Elvisa. Ja opowiadałem, Jasiu był w domu Elvisa i wyobraźcie sobie na, nie spotkał go, to fakt, ale opowiadał mi, że tam gdzie Elvis miał pokój sportowy obok takiego miejsca do gry w squasha, był taki ukryty kibelek. Przepraszam, WC taki, łazienka. Jasiu to znalazł. Ja bardzo Państwa przepraszam za to, co powiem, ale sikał do CD-siku Elvisa. To jest prawdziwa historia. Przyjechał z tych Stanów Zjednoczonych i był na próbie taki nieobecny, taki inny i tak wokół niego tak się tak roztaczała taka aura. Myśmy na niego patrzyli z takim podziwem naprawdę i nikt z nas nie mógł się po prostu nawet odezwać. Jasiu był taki skupiony, taki jakiś inny i do dzisiaj mu został. Drodzy Państwo, teraz inna historia.
Tę piosenkę napisałem 8 lat temu, kiedy to latach samotności, siedzenia w czterech ścianach, wyjazdów tylko w trasy, pisania piosenek i patrzenia w komputer, telewizji nawet nie miałem. Znaczy miałem kastę i zawsze na pierwszym programie były skoki, na drugim programie były skoki, na trzecim Królewna Śnieżka, potem na piątym znowu Sporty Zimowe, czyli programu nie było. Nagle pojawiła się pewna dama, która zażądała sobie, że ma być telewizja, czyli program. I tak już zostało. Już jesteśmy 8 lat ze sobą. Posłuchajcie. Piosenka nosi tytuł Naprawdę kocham. Błagam panowie w wolnym tempie.
że trzeba dać wszystko, co się ma, całego siebie na ołtarzu dnia i każde święto tak przedstawić człowieka, który ogarnął wszystkie te nasze instrumenty. Tego jest bardzo dużo. Byliśmy tu już od 2 godziny. Jest sam przy tej konsolecie, daje sobie radę. Najlepszy akustyk w powiecie, być może jeden z najlepszych w Polsce, pan Jarek Bogacki. Chcę przedstawić człowieka, młodego człowieka, przed którym trzęsą się wszyscy kantrowcy, którzy nagrywają płyty. Młody człowiek przyszedł w zasadzie tak sobie, o, objawił się i wszyscy się go boją, naprawdę. Jak nagrywają płyty, to konsultują z nim, jakie ma być brzmienie. Moja płyta też była recenzowana i powiem wam, że nie oszczędzał też mnie. Nikogo nie oszczędza i o takiego człowieka w polskim country walczyliśmy, który nie jest związany z nikim, wszystkich lubi, ale jest uczciwy. Żeby to... Wojciech Wojak Sobczak-Wojeński. Przyjechał z Warszawy. Obserwuję, co się tu dzieje. Ja cały czas wygorczę i mówię, i to nie ma kąpli. Być może się, na pewno się lubimy, uśmiechamy, ale nie ma z nim to tam. Szanowni Państwo, któż jeszcze? Kto przyjechał z najdalszego zakątka kraju? Pan Marek z Otwocka przyjechał. Dzisiaj pan wraca, panie Marku? Nie, no to dobrze, no to jest powód, tak? Dobrze, drodzy Państwo, jak widzicie, kolega widzę w białym kapeluszu elegancko. Skąd przyjechał? Z Poznania. Z Poznania. No to tak samo jak Szamotuł. Poznań leży koło Szamotuł, wiemy o tym. Drodzy Państwo, a teraz chciałbym przedstawić wam kogoś ważnego, bardzo ważnego dla mnie. Kobieta, którą poznałem 8 lat temu. Dzisiaj mamy rocznicę ślubu. Najodważniejszą kobietą, jaką poznałem, można więcej wokalu. Najodważniejsza jest, naprawdę. Poznałem trochę kobiet w życiu, ale ona jest najodważniejsza, naprawdę. Drodzy Państwo, jest totalnie niesystematyczna, jeżeli chodzi o śpiewanie. Jest okazjonalną piosenkarką. Ale jak jest jakaś akcja, to się rwie na 3 dni przed i chce zaśpiewać. No i tańczymy sobie codziennie, rano, wieczorem, ale nie śpiewamy codziennie. Teraz próby jakieś coś o 22, bo musi podgonić. Drodzy Państwo, ja wiem, że najważniejsza jest publiczność. Najważniejsza, ale jeszcze ważniejsza jest rodzina. Przedstawiam Państwu Iwona Bączkowska. Wyobraźcie sobie, nie pozwala mi brać kredytu, nie mogę jeść słodkiego, nie mogę, wiele rzeczy nie mogę, naprawdę. Być może dobrze, że ktoś się wreszcie za mnie wziął. Ale stoję tam zawsze powiatam. Proszę Państwa, zaśpiewamy moją starą piosenkę z płyty Smak Życia. Piosenkę o miłości, o wierności, oddaniu i o tym, że do końca życia jeszcze jeden dzień i nawet w niebie. Posłuchajcie. Papa.
ociera jak zbite szkło. Wtedy chcę cię unieść aż pod niebo i unieść na nas gwiazdą smutkę. Lubię na ustach twoje imię czuć i twoje włosy tak pachnące jak las. Yeah.
prowadząca do Górnik Wielkopolski, która powiedziała niedawno: wiesz Paweł, czuję cię już szamotulanką. Drodzy Państwo, nigdy nie myślałem, że będę musiał śpiewać tę piosenkę. Myślałem, że ta piosenka już spełniła swój obowiązek, ale niestety ona będzie zawsze na ustach mych i na strunach instrumentów mojego zespołu. Piosenka napisana w 1994 roku i zaśpiewana przez Travisa Tritta. Jest to piosenka, która nazywa się Lord Have Mercy on the Working Man, czyli chroń człowieka pracy. Panie nasz, ona zawsze będzie aktualna, ponieważ ta piosenka to jest spoglądanie na ręce władzy. Ostro, nie? Widzę, że cisza na sali. Muszę wam powiedzieć, że to ja nie wypowiadam się absolutnie na żaden temat, ponieważ mój guru, bo ja mam swojego guru, wyobraźcie sobie, że ja nie jestem najmądrzejszy na świecie, mam szomotów takiego guru, który zawsze mi rzuca takie sentencje, to Miloš Acimovič, który zawsze coś mądrego mi powie. I powiedział mi tak: wiesz co, jaka jest recepta na długowieczność? Mało jeść, dużo spać i nie zajmować się polityką. Będzie lepsza tam niż tu.
Nie zawieść wszystkich fanów moich płyty pierwszej muzyce country i jednej z pierwszej płyty CD w Polsce. Płyta nazywała się Smak Życia i z tej płyty piosenka sztandarowa, którą zaśpiewam wam z wielką przyjemnością razem z wami. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Znacie. Dobrze. Yeah.
pozwólcie odpocząć troszkę. Drodzy Państwo, przychodzi w koncercie kantrowo-rock'n'rollowym taki moment, kiedy się przytulamy. Zazwyczaj jest to przy piosence Stand By Your Man. Ale ja wymyśliłem inną piosenkę, na przykład na przytulenie. Pozwólcie, że nastroję gitarę. Leszek Laskowski coś zagra.
cienimy gwiazd i niebios brak. Znowu wrócić będę mógł do przodu, że
Dostrogaj, dadzą
bardziej, złowiam ich.